Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, namaste. Dzisiaj kolejne spotkanie z serii Przesłanie na kolejny czas albo odpowiedź na Twoje pytanie. Będziemy dzisiaj korzystać z kart runicznych, czyli ten stary alfabet, gdzie każdy symbol, no i oczywiście wiążąca się z tym energia, ma konkretne przesłanie dla Twojego życia. Oczywiście daną runę, dany symbol runiczny możesz nosić przez kolejny czas w formie talizmanu, w formie amuletu. Będzie on prowadził Cię w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach, tak długo jak będziesz tego potrzebować. Wszystkie filmy, które bazują na tym samym schemacie, czyli wybierz kartę, są cały czas aktualne, możesz do nich wracać czy za tydzień, czy za miesiąc, czy za rok. Kiedy potrzebujesz konkretnej rady, konkretnej wskazówki, to wtedy wybierasz sobie dany film, daną talię i oczywiście korzystasz z tej porady. Przygotowałam dla Ciebie jednak coś jeszcze innego, coś bardzo wyjątkowego. To są tak zwane wyrocznie online, jednocześnie z moją radą, analizą i przesłaniem. Link do tych wyroczni znajdziesz w pierwszym przypiętym komentarzu poniżej oraz w miejscu, gdzie jest opis tego filmu. Są w tym momencie dostępne wyrocznie, które dotyczą uczuć, związku i bez związku, czyli co myśli o Tobie ta druga osoba, co ona naprawdę czuje. Jest wyrocznia finansowa, czyli co czeka Cię w sprawach finansowych, oraz wyrocznia tak zwane złe oko, gdzie można sprawdzić, czy są wokół Ciebie te pozytywne, czy te negatywne energie. Jeżeli są negatywne, skąd one płyną i co radzę w danym momencie, co zrobić, jak się od nich uwolnić i oczyścić. Czyli mamy tutaj kilka różnych możliwości. Te możliwości przygotowałam dla tych wszystkich osób z Was, których po prostu nie stać na termin indywidualny u mnie, albo nie chcecie zbyt długo czekać na taki termin, bo ja zazwyczaj mam kalendarz wypełniony po brzegi i ten czas oczekiwania jest no przynajmniej 2 tygodnie, minimum 2 tygodnie. Także z tych prościutkich narzędzi możesz korzystać cały czas, gdy tylko tego potrzebujesz. Pamiętaj, te wyrocznie online działają zawsze 24 godziny od momentu aktywacji. No i oczywiście możesz je stosować dla siebie, ale również dla Twoich znajomych, przyjaciół. Kto tylko potrzebuje tej rady, potrzebuje tej wskazówki, to tam wszystko jest dokładnie opisane. Jeżeli raz spróbujesz, to jestem pewna, że będzie to cudowne narzędzie i będziesz z niego często korzystać. Teraz jednak proszę, odetchnij głęboko, tak bardzo, bardzo głęboko, uspokój wszystko w sobie. Poczuj tak, jakby wypełniało Cię takie piękne, złote światło. Złote światło, które wypływa z głębi Twojego serca. To jest takie podobne odczucie jak to, które mamy na naszych ceremoniach, czyli tych uroczystych wykładach, które są na mojej stronie bukardimaria.com. I gdy poczujesz taki spokój w sobie, taką lekkość w sobie, to zadaj w myślach albo na głos pytanie. Czy potrzebujesz przesłania w konkretnej sprawie? Czy potrzebujesz wskazówki na kolejny czas? Czy masz jakieś konkretne pytanie, na które pragniesz uzyskać odpowiedź? Teraz wybierzesz jedną kartę, tylko jedną kartę spośród tych trzech, które są tutaj na mojej tablicy. Karta numer 1, 2 i 3. Spokojnie się zastanów i wybierz jedną z nich. Jeszcze raz. 1, 2, 3. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 1, to jest to bardzo, bardzo piękne przesłanie. To jest runa, która jest odpowiedzialna za siłę, wiarę, wytrwałość. Można ją również stosować jako runę ochronną. Jeżeli więc to ona jest odpowiedzią na Twoje pytanie, oznacza to, że potrzebujesz większej siły, większej mocy, większej wiary i nadziei, wytrwałości w tym, co robisz. To może być przepiękne przesłanie, jeżeli zaczynasz jakiś nowy projekt albo zmieniasz coś w sobie, zmieniasz w Twoim życiu, to wskazówka od siły wyższej jest taka, że energie wyższe chronią Cię, dbają o Ciebie.
jeżeli poprosisz o tą ochronę, jeżeli ufasz w tą ochronę i wierzysz, że ją otrzymasz. Czyli te stare słowa, na jednej z naszych ceremonii mówiłam dokładnie o tych słowach. Proś, a będzie ci dane, wierz w to, że to otrzymasz, a to otrzymasz. Jeżeli to właśnie jest przesłanie na kolejny czas, to znaczy, że musisz więcej wierzyć, więcej ufać, mieć taką głębszą i prawdziwszą nadzieję. Może jeszcze nie widać efektów Twojej pracy, bo coś zajmuje Cię od dłuższych tygodni, od dłuższych miesięcy. Robisz już wszystko, a jakoś nic nie rusza może do przodu, albo te efekty nie są aż tak bardzo wyczuwalne, to bądź wytrwała, bądź wytrwały. Wytrwałość i wytrzymałość. Co mogę Ci poradzić w tej sytuacji, żeby jeszcze piękniej zrealizować Twoje marzenia, Twoje pragnienia, jeszcze piękniej zrealizować Twoją wizję życia? To są oczywiście ceremonie. Na mojej stronie bukardimaria.com ceremonie to są wykłady w uroczystej formie. Gdy kupujesz sobie dostęp na przykład na 6 dni, albo na miesiąc, albo na rok, to masz dostęp do wszystkich ponad 200 wykładów i tam sobie wybierz wszystkie te, które dotyczą wytrwałości, wytrzymałości, takiej siły wewnętrznej, mocy wewnętrznej. One będą Ci niesamowitą pomocą dokładnie teraz. Oczywiście możesz nosić tą runę, możesz sobie ją przemalować, namalować, możesz sobie ją wydrukować, możesz ją dać jako wygaszacz ekranu i będzie Ci ona również dodawała tej wytrwałości, tej wiary, siły i mocy. Będzie Cię wspierać jak gdyby na tej Twojej drodze. Bardzo piękne przesłanie. Jeżeli potrzebujesz odpowiedzi na konkretne pytanie, to ta odpowiedź brzmi: musisz więcej wierzyć, więcej ufać, więcej prosić, aby było Ci dane, poprosić również o ochronę, o wsparcie, no i przede wszystkim mieć tą wytrwałość i wytrzymałość, czyli być wytrwałym w czymś. Czasami jest tak, że coś nam się nie udaje i to puszczamy. Po prostu puszczamy, a okazuje się, że jeszcze nie był ten odpowiedni czas, nie był ten odpowiedni moment, żeby to mogło się wydarzyć. Czasami wystarczyło poczekać jeszcze tydzień, miesiąc, dwa, żeby coś się otworzyło, żeby jakaś droga się otworzyła, jakieś drzwi się do nowego otworzyły. I to w każdej praktycznie dziedzinie naszego życia, czy w miłości, czy w finansach, czy w jakichś sprawach sukcesu, kariery, trzeba mieć tę wytrwałość i wytrzymałość. Ja mogę być dla Ciebie takim przykładem tej wytrwałości i wytrzymałości. Gdy czytałaś albo czytałeś moją biografię, czy znasz moje filmy tutaj na YouTube, to wiesz, że bardzo dużo celów sobie w życiu wyznaczyłam i wszystkie osiągnęłam. W ostatnim czasie jeden z chyba z najtrudniejszych celów, który był związany z moim powołaniem, również został wyznaczony, został osiągnięty poprzez wytrwałość i wytrzymałość. I wierz mi, że jeżeli stoimy po tej stronie światła, czyli po tej dobrej stronie, tej pozytywnej, to jest czasami bardzo trudno, bardzo trudno coś zrealizować, zrealizować swoją wizję życia, zrealizować swoje cele, ale realizujemy je z czystym sumieniem, z czystością wewnętrzną, jasnością i lekkością i przyjmujemy wszystkie bariery, wszystkie przeszkody jako takie egzaminy, jako naukę, jako takie sprawdzenie samego siebie, samej siebie. I moje wszystkie projekty udało mi się zrealizować, udało mi się je dokończyć. W tym roku rozpoczęłam nowe projekty, nowe etapy, również nowy etap w moim życiu. I kolejne wyznaczyłam sobie cele, wyznaczyłam sobie bardzo wysokie poprzeczki i wiem, że je również osiągnę poprzez właśnie wytrwałość, właśnie wytrzymałość. Najgorsze, co można zrobić, to rezygnować tuż przed metą. Najczęściej, najtrudniej jest właśnie w tym momencie przełomu. Czyli na początku mamy to szczęście początkujących. Coś robimy, coś się od razu udaje, wszystko jakoś działa, wszystko jakoś fajnie, a potem, gdy zaczyna się ten dług,
ten bieg długodystansowy, to zaczyna nam brakować tej wytrwałości, zaczyna nam brakować tej wytrzymałości, stajemy się niecierpliwi, no jak długo można czekać, jak długo to jeszcze będzie trwało i wtedy najwięcej osób rezygnuje. Czyli na początku bardzo wiele osób ma super motywację, czy do sportu, czy do realizacji pięknego związku, czy do realizacji jakichś tam swoich innych celów. I na początku wszystko jest fajnie, ale tak mniej więcej po miesiącu, po dwóch, po trzech schodzi to powietrze i wtedy wygrywają tylko ci, którzy mają wytrwałość i wytrzymałość. I to w każdej dziedzinie. Więc nie rezygnuj w tym momencie trudności, tylko weź sobie to jako grę, jako wyzwanie, żeby sprawdzić siebie, żeby przetestować siebie i żeby dotrwać. Dotrwać do tego momentu, gdy udaje Ci się coś osiągnąć. Ale oczywiście nie spoczywaj na laurach, gdy coś osiągniesz, tylko wyznacz sobie kolejny cel, bo najgorsze, co można zrobić, to zadowolić się takim celem pośrednim, już, a już wszystko dobrze, a już sobie mogę odpocząć, a już nie ma sensu się starać. Bardzo szybko pojawia się wtedy takie zniechęcenie, taki marazm, a jesteśmy tutaj po to, żeby się cały czas rozwijać. Czyli gdy przestajemy się rozwijać, stajemy w miejscu, to tak jakby już ta wartość tego życia traciła sens. Dlatego zawsze się rozwijaj, zawsze dalej wspinaj się coraz wyżej, bo czym jesteś wyżej, tym masz szerszą perspektywę, tym masz większą mądrość, większe doświadczenie i też większą satysfakcję. Czyli tu jest moja taka motywacja dla Ciebie, jeżeli mnie się udało wszystkie moje cele dotychczasowe zrealizować poprzez wytrwałość, poprzez wytrzymałość, nie poprzez jakieś inne rzeczy, to Tobie również się uda. Bądź wytrwała, bądź wytrzymała i miej przede wszystkim tą wiarę w to, że Ci się uda, tą wiarę w to, że to dobre się pojawi, tą wiarę w to, że to złe, ci źli ludzie i tak dalej, wszyscy otrzymują swoją boską sprawiedliwość prędzej czy później, teraz prędzej niż później, ponieważ jesteśmy w czasie boskiego sądu, tego etapu apokalipsy, także wszystkie rzeczy takie karmiczne, wszystkie rzeczy narobione sobie w tej czy w innej inkarnacji, teraz bardzo szybko się materializują, także puść pewne rzeczy i ufaj, działaj, idź do przodu. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 2, to jest to bardzo piękne przesłanie, ponieważ oznacza szczęście, oznacza spełnienie, oznacza takie dobre energie, dobrą intencję. I jeżeli to właśnie ta karta jest odpowiedzią na Twoje pytanie, czy przesłaniem na kolejny czas, to moja rada jest jedna. Zadbaj o dobre intencje we wszystkim, co robisz. Zadbaj, żeby wszystko, co wypływa z Ciebie, wypływało z głębi serca. Czyli robisz coś nie z obowiązku. Nie dlatego, że gdzieś widziałem, że to funkcjonuje, to ja sobie to tam też zrobię, to skopiuję i przymuszam się do tego i męczę się i może posuwam się do jakichś dziwnych metod, bo wiele osób czasami tak decyduje, a to zawsze jest zła decyzja. Dlatego zadbaj o to, żeby Twoje intencje były czyste, żeby Twoje serce było czyste i wtedy to szczęście samo się pojawi. Ja mogę być dla Ciebie znowu kolejnym przykładem. W moim życiu zawsze starałam się tak żyć i staram się tak żyć, żeby iść z dobrą energią. We wszystkim, co robię. Nawet jak nagrywam ten film, mimo tego, że jest to film bezpłatny, ktoś by może się do tego przymuszał, komuś by się nie chciało. Dla mnie jest to coś, co wypływa z głębi mojego serca, bo wiem, że może komuś pomóc, może Tobie pomóc w tym momencie, więc robię to z całym takim zaangażowaniem, z całym takim moim wewnętrznym światłem. Jeżeli cokolwiek robię innego, zawsze robię to z tym, tą dobrą intencją. Naturalnie nie zawsze spotykamy ludzi, którym to się podoba, nie zawsze ktoś nas rozumie, ktoś może czuć się tam jakoś przez nas
wykorzystany, ktoś się może czuć przez nas oszukany, ale pamiętaj, że to zawsze jest to, jak ta osoba to widzi. Czyli jeżeli ktoś ci coś zarzuca, a ty wiesz w głębi serca, że to nieprawda, że robiłaś wszystko i robiłeś wszystko z głębi serca, ze szczerością, prawdą, przekonaniem o tym dobrym, to po prostu ignoruj takie komentarze, ignoruj taką krytykę, która wypływa często z zawiści, z zazdrości i z czegoś, że ktoś miał jakiś tam obraz ciebie. W moim życiu bardzo często pojawiało się coś takiego, że ktoś sobie coś wymyślił. Ktoś sobie wymyślił coś zupełnie nierealnego i sobie wyobraził, że ja muszę się tak i tak zachować, bo on sobie tak wyobraża, czy ona sobie tak wyobraża, i ja muszę spełnić te oczekiwania. Ale ja, idąc zgodnie z moim sercem, w prawdzie, w czystości, w świetle, lekkości, nie mogłam spełnić tych oczekiwań. To byłoby niezgodne ze mną, to byłoby niezgodne z wszechświatem i wtedy ta druga strona była niesamowicie rozczarowana. Jak ja tak mogłam nie spełnić tych oczekiwań? Ale ten problem nie był we mnie. Ten problem był w nierealnych oczekiwaniach tej osoby. Na przykładzie, ja nie mogę wyjść za każdego mężczyznę za mąż, który mi taką propozycję składa. Bo musiałabym mieć tych mężów, no już do dzisiejszego dnia, no może z 3000. Ja nie mogę być na każde zawołanie każdej osoby, która sobie wyobrazi, że dokładnie teraz muszę odpowiedzieć na jej wiadomość albo muszę być osiągalna telefonicznie, bo musiałaby moja doba mieć kilka tysięcy godzin. Ja nie mogę pewnych rzeczy komuś przepuścić, przymknąć na coś oko, że jest okej, jeżeli nie jest okej, jeżeli coś jest nie tak. Czyli zwróć na to uwagę. Jeżeli to właśnie ta karta była odpowiedzią na Twoje pytanie, to zwróć uwagę na to, żeby Twoje serce było czyste. Twoje intencje były czyste. To, co robisz, żebyś robił z takim pełnym zaangażowaniem, radością, szczęściem. Ale uwaga, to nie oznacza, że inni będą klaskać. Bo inni, mimo tego, że będziesz coś robić z głębi swojego serca, mogą cię krytykować, oczerniać, mogą być rozczarowani twoim zachowaniem. No i potem od rozczarowania do nienawiści to jest tylko jeden krok. Dlatego nie patrz na innych, nie patrz na to, czego oni od ciebie chcą. Tylko idź przez twoje życie zgodnie z tym, co w twoim sercu. To jest to przesłanie. I to przesłanie mówi ci również o tym, że jeżeli czujesz, że coś gdzieś leży ci na sercu, to wyjaśnij, oczyść to. Jak w tym pierwszym przypadku idealne będą rytuały u mnie, na przykład rytuały motywujące, rytuały świec intencyjnych oczyszczających myśli, rytuały, które tak pięknie cię prowadzą do takiego zaufania, do wytrwałości, wytrzymałości, również rytuały ochronne, to w tym przypadku idealne będą właśnie rytuały oczyszczania karmy, boskiej sprawiedliwości, takiego ogólnego oczyszczenia siebie, aury i twojego otoczenia. Bo wtedy twoja energia będzie czysta i będzie ci dużo łatwiej i dużo szybciej osiągnąć wszystkie twoje cele, twoją idealną wizję życia, zrealizować o tak po prostu, jak pstryknięcie palcami. Jeżeli to twój wybór padł na kartę numer 3, to jest to bardzo trudne przesłanie, ponieważ ono oznacza z jednej strony inspirację, natchnienie, kreatywność, ale oznacza też elastyczność i mądrość. Podejmować mądre decyzje.
Jeżeli masz problem z tym podejmowaniem tych mądrych decyzji, dobrze jest zapoznać się również z symboliką tego ptaka na moim blogu, na przykład zwierzętamocy.org. Czyli ten mądry ptak, ten symbol mądrości, no nie przez przypadek. Wczoraj opublikowałam na moim Instagramie króciutką taką relację, że pracuję teraz nad kolejnym rozdziałem czwartej księgi mojej powieści Mroczne Góry, czyli Kapłanka Świętego Lasu. No, a wiemy, że w Mrocznych Górach to właśnie to zwierzę mocy jest tym symbolem, który wszędzie się pojawia. Jak cała ta powieść jest pełna symboli, to również właśnie ten symbol się pojawia, właśnie ten. Mądrość. Brakuje Ci takiej pewności, że podejmujesz mądre decyzje, to zapraszam Cię na rytuały u mnie, które dotyczą mądrości wyższej, aktywacji Twoich talentów wyższych, które pomogą Ci te mądre decyzje podejmować. No i przede wszystkim wszystko to, co wzmacnia Twoją kreatywność. Co najbardziej wzmacnia Twoją kreatywność, to są nasze ceremonie. Na 100%. Ceremonie, czyli te uroczyste wykłady, gdzie jest bardzo dużo tematów, które dotyczą właśnie takiego działania z głębi serca, kreatywności, radości w tym, co robisz, tej siły, tego prawdziwego maga, który kreuje, który tworzy, który jest elastyczny przede wszystkim i które z radością i lekkością realizuje siebie, swoje powołanie i wszystkie cele tutaj na ziemi. Czyli jeżeli to właśnie ta karta jest odpowiedzią na Twoje pytanie, to postaw na większą elastyczność. Co to oznacza większa elastyczność? No, żeby nie bić głową w mur. Że czasami wszystkie drzwi są zamknięte, ale jakieś okno od tyłu jest otwarte. Postaw na większą kreatywność. Co to oznacza? Być kreatywnym. Coś kreować, coś tworzyć. To wcale nie oznacza coś kopiować od kogoś. To nie jest kreatywność, to jest kopiowanie. Kreatywność jest kluczem do Twojego szczęścia. Zastanów się, jakie ma to dla Ciebie znaczenie. Inspiracja, natchnienie. Poszukaj tego, co Cię inspiruje. Może ja Cię dzisiaj zainspiruję? Może jakaś z moich ceremonii? Może jakiś z moich filmów? Może któraś z moich wyroczni Cię zainspiruje? Poszukaj tego, co Cię inspiruje. Poszukaj ludzi, którzy Cię inspirują. Tam jest ukryty klucz. Klucz do tego, na czym Cię najbardziej zależy. A ja z głębi mojego serca życzę Ci wszystkich tych trzech energii, czyli i ochrony, wytrwałości, wytrzymałości i życzę Ci tego pięknego, pozytywnego nastawienia, tego czystego serca i życzę Ci przede wszystkim tej mądrości i elastyczności, aby podejmować mądre decyzje, żeby przestać bić głową w mur, bo czasami trzeba po prostu coś zmienić. To może być malutka zmiana, która przyniesie coś wyjątkowego. Życzę Ci jeszcze raz szczęścia, spełnienia, miłości, bogactwa, zdrowia, obfitości wszelakiej. Czekam na komentarz tutaj pod tym filmem, która karta została przez Ciebie wybrana. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to oczywiście bardzo proszę również o pytanie. A jeżeli chcesz po prostu zostawić jakiś ślad, to zostaw chociażby serduszko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bucardi.